ciusieńki 80 ledwie metrów. No i Robert Mateja teraz, proszę Państwa. Nie widzieliśmy pan Gulina z numerem 4. Robert Mateja, niezły skok w treningu, 184,5. Zobaczymy, jak będzie teraz. Oj, źle wyszedł z progu. No i nawet nie wymaga komentarza ten skok Matei. Błąd przy wyjściu z progu. Nie było mowy o tym, żeby powtórzyć rezultat serii treningowej, chyba nawet do 77 metrów. No jak widzieliśmy, ratował się bardziej przed upadkiem, niż myślał o tym, żeby skoczyć jak najdalej. 8 Niemców, 7 Finów, czy 8 Finów, tylko po 4 zawodników z poszczególnych krajów. I jeszcze jeden Rosjanin, Dmitrij Wasiliew. Wasiliewowi można tak powiedzieć, w cudzysłów rzecz ujmując, karierę zawała komisja antydopingowa przed 3 laty. Zanosiło się na sensacyjną sportową karierę Dmitrija Wasiliewa. Za Ufy, kiedy na turnieju szereg skoczni. Wtedy, kiedy Małysz już tak kapitalnym stylu zwyciężał, Wasiliew raz był drugi, raz trzeci. Ale następny pajelec, ale z Polski, startość tylko 21. Diuretyków, które... Ale teraz Mateusz Rutkowski, proszę Państwa. Popatrzmy, jak skacze mistrz świata juniorów w swoim debiucie na skoczni Mamucie. Na razie krótko skacze. Jeszcze dużo pracy przed tym chłopcem jest, nie tylko zresztą sportowej. Trzeba poświęcić mu wiele, wiele uwagi. To jest również ujadem do wychowawcy juniorów, Mateusza Rutkowskiego, Jakub Janda. No, ciekaw jestem, co Janda nam pokaże, dlatego że to zawodnik, który i w Oberstdorfie, i w Willingen w seriach treningowych taką naprawdę kapitalną. Ale potem się wydało gorzej. No i tu potwierdziło się to, co było i w Oberstdorfie, i w Willingen. Wszystkie trzy serie treningowe, seria kwalifikacyjna, należał do najściślejszej czołówki, a potem w konkursie skoczył tak, że wylądował na 42 miejscu. Teraz jest na razie 10, ledwie 137,5 metra. No i Martin Schmidt. Wydłużał jak mógł ten skok, ale już niewiele dało się zrobić. Skoczył krótko, też przed 150 metrem wylądował. Źle wyszedł z progu. No i ten błąd w pierwszej fazie przenosi się potem na kilkadziesiąt metrów w odległości. Niziutkie noty, dopiero 18 pozycja Martina Schmidta za Dmitrijem Wasiliewem z Rosji. No i teraz już Sven Hannawald. Dwukrotny mistrz świata w lotach. Rzutko leci nad rozbiegiem. Gdzieś tak przed 180 metrem wylądował Hannawald. Daleki oczywiście, bardzo daleki w tym sezonie od swojej formy sprzed roku, sprzed dwóch lat. Mimo że po pierwszym konkursie w Zakopanem, w którym jak wiemy był 30, już z drugiego konkursu się wycofał, pojechał trenować do Lillehammer. No i na tych treningach skupił się przede wszystkim, chcąc przygotować się. A my mamy Tommy Ingebrigtsena. Potrafi bardzo daleko skakać Ingebrigtsen. No i skoczył teraz znakomicie. Część świata aktualny, z Bergatto. Na skoczni K95
a był już, jak wiemy, mistrzem świata, a i w lotach narciarskich też zdobywał laury. Mikkelsund był na czwartym miejscu przed 4 laty. Teraz Georg Szpet, no, znakomicie skaczący ostatnio reprezentant Niemiec. Bardzo ładne skoki się nam zaczęły teraz, proszę Państwa. No to klasa, jeśli zawodnicy są w formie, to bez względu na to, czy jest to skocznia mała, średnia, duża, czy mamucia, to po prostu skaczą daleko, tak jak Adam Małysz w swoim pierwszym sezonie, kiedy skakał no, fantastycznie, kiedy odlatywał, można powiedzieć, mówiło się wtedy Małysz lata i nie skaczą, odlatywał innym zawodnikom ze światowej czołówki w Harachowie, Puchar Świata, no, wygrał 2 razy, można powiedzieć, jak chciał. Czekamy na naszego skoczka. No, Małysz jest oczywiście w pełni, w najlepszym tego słowa znaczeniu, profesjonalistą. 225 metrów skoczył tu przed rokiem, wyrównał wówczas rekord świata Goldbergera. Wierzę w to mocno, że Adam i teraz skoczy daleko. No, nie było to może bardzo daleko, ale tuż, tuż chyba za punktem K, gdzieś w granicach, jeśli to dobrze oceniam, 187, 188 metrów. Nawet po polsku podał speaker odległość. Widzimy reakcję kibiców. Dobry skok to był. Nie grzebiący z pewnością szans. Dwaj skoczkowie, którzy imponują formą w ostatnich tygodniach. Roar Liekelsøy najpierw, a potem Janne Ahonen. Jest Norwek w powietrzu. Pięknie, 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 ale do 200 metrów jednak nie dofrunął. Zadowolony. Na razie Tommy Ingebrigtsen, inny Norwek, 204,5, Georg Szpet, 203,5, Tami Kiuru, 197,5, no, Liekelsøy tym skokiem 191,5 przeskoczył Adama Małysza, który spada na miejsce 5. No i został nam już tylko Janne Ahonen, a potem ta 5, która będzie powtarzać. Konkurs się opóźnia, na 11.30 planowano drugą serię, no rzecz prosta, ta seria o 11.30 się nie rozpocznie, to się opóźni przynajmniej kilkanaście minut. Mamy Janne Ahonena. O, też w granicach 190 metrów. Chyba nawet krócej niż Roar Liekelsøy. Ale nie. Warunki pogodowe niestety nie są dobre. Boczny wiatr tam na górze szczególnie, tam takie przeciągi, jak mówi trener Apollon Steiner, się tworzą i te przeciągi... Jest Weber Mateja. Jego rekord życiowy, 201,5 metra. Dzisiaj w treningu miał 184,5, ale w pierwszym skoku widzieliśmy bardzo krótko i udanie, no i teraz też... Niestety nie wykorzystał tej szansy Robert Mateja. Szkoda wielka, bo miał 2 próby. I teraz Mateusz Rutkowski. Wychowany Józefa Jarząbka. Towarzystwa Sportowego Wisła Zakopane. 28 pozycja naszego mistrza świata po pierwszej serii. Teraz też ładny skok, blisko 180 metrów. Nie przeskoczy chyba Meklera i Telwarta, ale był to skok dużo ładniejszy niż w pierwszej serii. No, gdzie Rutkowski miał 151,5 metra i właściwie dzięki temu, że znacznie więcej zawodników niż można było się spodziewać skakało słabiej. Adam Małysz teraz, proszę Państwa. 6. pozycja
po pierwszej serii. Miejmy nadzieję, że tu w Planicy Adam Małysz się odrodzi po tej serii, no powiedzmy niepowodzeń w tych ostatnich konkursach. Pięknie, pięknie, jeszcze troszkę, oj, troszeczkę zabrakło. Było to zdecydowanie ponad 200, nawet chyba ponad 210, ale nie tak daleko jak Hautamäki czy Lindström. 215,5, tak, ponad 210, 215,5 metra i Małysz będzie wysoko, będzie dalej w czołówce konkursu. To nas cieszy, to nas raduje, bo jutro na pewno z szansami na dobre miejsce, na bardzo dobre miejsce przystąpi do dwóch finałowych serii jutrzejszych Adam Małysz. Pierwsze miejsce w tej chwili, brawo! Brawo Adam! Wysokie noty sędziowskie, wszyscy 19 punktów dali Małyszowi. No i dało mu to w tej chwili pierwsze miejsce, jeszcze 5 skoczków do końca drugiej serii. Janne Ahonen! Piękny skok, piękny, będzie długi skok, bardzo długi! Wspaniały skok Janne Ahonena! Ależ on długo leciał i leciał, nie wierzyłem tego precyzyjnie stoperem, ale to było gdzieś pewnie co najmniej 7 sekund w powietrzu. Skoczkowie, którzy skaczą na tych mamucich skoczniach, opowiadają o wielkich, wspaniałych przeżyciach. Piotr Fijas, wspominając swój skok, który był rekordem świata 20 lat temu, prawie 20 lat temu, opowiadał często, że jest taki moment, jak gdyby takie uczucie, jakby leciało się bez nart, jakby zawisło się w powietrzu. 225 metrów Ahonen, to jeszcze niedawno był rekord świata, proszę Państwa. Wyrównany rekord świata Goldbergera przez kilka lat się utrzymywał. Wyrównał w zeszłym roku Małysz, no ale potem Hautamäki, jak wiemy, skakał zaraz, a teraz Ljokersoy. Też daleko będzie, daleko, nie tak daleko jak Ahonen, ale gdzieś tam pod 220 chyba doleciał Roar Ljokersoy. Ljokersoy, mieszkający w Trondheim, już od kilkunastu lat w reprezentacji Norwegii. Też daleko. Pierwsze miejsce przed Ahonenem. A więc tym wspaniałym skokiem 221,5, krótszym od Ahonena. Wprawdzie, ale bardzo dobrze przez sędziów ocenionym. 18,5-19 wychodzi Ljokersoy o 0,1 punktu przed Ahonena. A teraz Tomi Kiuru. Seria wspaniałych skoków i Kiuru też będzie daleko, też ponad 215. Wiaterek dalej lekko kręci, ale ma takie tendencje właśnie tu na dole do podwiewania, to po flagach nawet widać, do podwiewania pod narty. Jeżeli no, chwyci ten moment zawodnik, a ci tutaj to już najbardziej doświadczeni skoczkowie świata. I Tami Kiuru, proszę, on teraz obejmuje prowadzenie. 218,5, jak to się wszystko zmienia. Dopiero ten genialny skok Janne Ahonena dał mu prowadzenie. I potem Ljokersoy tuż za Ahonenem, a teraz Tami Kiuru na pierwszym miejscu. I już tylko ci dwaj, którzy mieli powyżej 200 metrów w pierwszej serii. Georg Speth i Tommy Ingebrigtsen. Teraz Niemiec. O, jak daleko! Ponad 220 chyba wylądował. To było coś bliskie skokowi Ahonena. Bardzo, bardzo daleko, a może tyle samo nawet co Ahonen, bo to było gdzieś tak, no na pewno ponad 220. Przyglądałem się momentowi lądowania, około 225. Tak, 225 dokładnie. No i Georg Speth będzie teraz liderem.
Noty sędziowskie bardzo wysokie. 2 razy 19, 3 razy 19,5. Bez wątpienia Georg Szpet jest na pierwszym miejscu w konkursie w tej chwili. I co na to Tommy Ingebrigtsen? O, Georg Szpet w ostatnich dniach daje wiele, wiele radości kibicom w Niemczech. On teraz przeskoczył Urmana, on teraz jest najlepszy. No Schmidt, wiemy, w ogóle nie zakwalifikował się do serii finałowej. Ahonen gdzieś tam pod koniec drugiej dziesiątki. A Georg Szpet nagle stał się niemal z dnia na dzień najlepszym skoczkiem Niemiec. I Tommy Ingebrigtsen. Ostatni dzisiaj skok na Velikance. Pięknie, ale niestety widzieliśmy, co się stało. A tak pięknie leciał. Pogrzebał tutaj swoje szanse upadkiem. No nie pogrzebał ich jeszcze ostatecznie na końcowy sukces, jednak niebezpiecznie zniosło go na prawo. To mógł być jakiś delikatny, boczny podmuch wiatru. Znosiło go tu wyraźnie na prawo. Ale źle wylądował przede wszystkim. Myślę, że trochę może nawet przestraszył się tego znoszenia prawą stronę. No tu prawie zahaczył o bandę. Na szczęście te zwały śniegu tam też zamortyzowały i ten stosunkowo miękki śnieg. Szkoda, wielka szkoda mi Tommy'ego Ingebrigtsena, bo pierwsza seria bardzo ładny, daleki, najdłuższy skok. Prowadzenie w konkursie teraz też, jeśli nie byłby pierwszy, to byłby w najściślejszej czołówce. Zatem poczekajmy jeszcze tylko, proszę Państwa, na oceny, na pozycję Ingebrigtsena na piątym miejscu mimo tego upadku. I już mamy, jeśli dobrze spostrzegłem, tak, Mateusz Rutkowski już jest na belce startowej. Zatem, proszę Państwa, rozpoczynamy. No więc gdzieś godzina i trzy kwadranse będziemy wiedzieli, kto jest kolejnym mistrzem świata w lotach narciarskich, bo mam nadzieję, że wiatr dzisiaj nam nie przeszkodzi. Mistrz świata juniorów w powietrzu. Równiutko, ładnie na razie leciał, nie doleciał do 180 metra. W treningach skacze jednak lepiej. W zawodach występuje pewnego rodzaju obciążenie jednak u młodego polskiego skoczka. Wczoraj w treningu 188, dzisiaj w treningu również tak samo, a w zawodach nie tak źle, no 175,5. I jest Adam Małysz. No jeszcze nigdy, proszę Państwa, nie udało się Małyszowi być na Mistrzostwach Świata w lotach, choćby w pierwszej dziesiątce. Teraz, no myślę, że jeżeli będzie w pierwszej szóstce, będziemy mogli być usatysfakcjonowani. No podium byłoby oczywiście marzeniem i Adama, i nas wszystkich. Jeszcze, ach, leć, jeszcze tak liczyłem, że może z 5, a może 10 metrów wydłuży ten skok, ale już musiał lądować. Powyżej 200 metrów, ale nie tak daleko jak w drugiej serii. 203,5 i jest Małysz na miejscu w tej chwili czwartym, za Krańcem, Hautamäkiem i Petersenem, a przed Lindströmem. Utrzyma się zatem w pierwszej dziesiątce, bo zostało jeszcze 5 skoczków do zakończenia trzeciej serii. Ale o awansie raczej marzyć nie możemy w tej chwili. Tommy Ingebrigtsen, wczorajszy pechowiec. No, byłby pierwszy, w najgorszym razie drugi z minimalną stratą, gdyby nie upadek po wylądowaniu na 225 metrze. Teraz też będzie daleko, daleko, ponad 215. No szkoda tego upadku. Wczoraj tak znosiło go na prawo. Chyba jakiś lekki podmuch wiatru, a może minimalnie nierówno wyszedł. Być może tego się wystraszył, ale też i źle wylądował. To mogło być oczywiście to wylądowanie efektem wystraszenia się, jak zawodnik jednak zbaczało go w stronę bandy prawej. Upadł, no, na szczęście bez groźnych skutków, ale punktów stracił wiele. I już Roar Lekelsej. Ale będzie daleko, ponad 220 skoczył Lekelsej. 5 zwycięstw w Pucharze Świata w tym sezonie. Świetna forma Norwega. Który
który ma już, będzie miał niebawem 28 lat, jest zawodnikiem bardzo doświadczonym. On był w reprezentacji Norwegii już 11-12 lat temu, już chciał się wycofywać ze skakania, tak jak kiedyś chciał to zrobić Adam Małysz, no ale potem na szczęście Piotr Fijas namówił Adama, żeby jeszcze spróbował, a co było potem, to wszyscy wiemy. Jan Ahonen. Daleko będzie. Ale nie najdalej. Ponad 215 lidera Pucharu Świata Jana Ahonena. ...216,5, a więc Ilja Kelsey i Inge Brixen. Obaj Norwegowie skoczyli dalej od Ahonena. Jednak on jest teraz na drugim miejscu za Jokelsejem. Spada o jedno miejsce Ahonen. No, zobaczymy jeszcze jak tam Kjuru i Georg Szpet. Być może nie spadnie Ahonen z trzeciego miejsca, czy drugiego. Ale to zależy od skoków tam jego Kjuru teraz i za chwilę Georga Szpeta. Piękny skok, też ponad 215 metrów. Tam jego Kjuru. No to był zawodnik, o którym się mówiło. Kiedyś jest cieniem Ahonena, a od pewnego czasu wyszedł z tego cienia. No oczywiście Ahonen jest nadal w przekroju całego sezonu skoczkiem zdecydowanie lepszym od tam jego Kjuru. Prowadzi w końcu w klasyfikacji Pucharu Świata, ale i Kjuru miał w tym roku jedno zwycięstwo w Neustadt. I teraz też będzie bardzo, bardzo wysoko, tak myślę, w tych mistrzostwach świata. Na razie jest pierwszy, 220 metrów w tym skoku. No i został nam Georg Szpet, potem przerwa i decydująca czwarta seria. A więc Georg Szpet, lider po dwóch seriach, po pierwszym dniu. No, nie utrzyma prowadzenia Georg Szpet, bez wątpienia, złapał się za głowę. No, spadnie o kilka pozycji po tym skoku. Wygląda, proszę Państwa, na to, że tytuł Mistrza Świata w lotach narciarskich pojedzie do Skandynawii, albo do Finlandii, albo do Norwegii. Myślę, że Szpet tym skokiem stracił szansę. To jest aż 202,5 metra, ale to jest w sytuacji, gdy walczy się o medale tylko 200. No, jest na trzecim miejscu. Jeszcze nie grzebmy jego szans. Jednak Ahonena wyprzedził. Miał nad nim sporą przewagę. Mimo, że Ahonen skoczył teraz o 14 metrów dalej, to jednak Georg Szpet minimalnie wyprzedza Ahonena. No i proszę Państwa, Adam Małysz. Bardzo ładnie, ładnie Adam. Dobry skok. Mam nadzieję, że zostanie w pierwszej dziesiątce. To, co do tej pory mu się nie udawało w Mistrzostwach Świata w narciarskich lotach, osiągnie teraz. Oczywiście Małysz nie jest tak w tym sezonie, w takiej formie, w jakiej widywaliśmy go w poprzednich trzech sezonach. Tak jak wczoraj, wczoraj zakończyło się to upadkiem, dzisiaj szczęśliwie wylądował, a teraz już Jan Ahonen, faworyt Adama Małysza. No, zobaczymy, Jan w powietrzu. No, chyba jednak za krótko, żeby zostać mistrzem świata. Zdecydowanie za krótko nawet, chyba żeby zdobyć medal. No, zobaczymy, jak jeszcze będą skakali następni zawodnicy. Bo za chwilę czołowa trójka. Tak się to wszystko przedziwnie w tym konkursie, w tej czwartej serii poukładało, że jesteśmy w połowie serii, ale są to skoki, proszę Państwa, decydujące o medalach, o podziale medali, o tytule Mistrza Świata. I oto Georg Szpet, który po wczorajszym dniu był pierwszy, ale po pierwszej dzisiejszej serii spadł na trzecie miejsce. No, gdzieś w granicach 194-5 pewnie metrów. Czy da to medal? 195,5, jak się okazuje, bo już dokładnie znamy odległość.
na drugim miejscu jest jednak za Ahonenem, a więc może być bez medalu Georg Szpet, lider na półmetku. Pozostał nam Roar Ljokelsoy i Tami Kjuru. Jeśli wykorzystają swoją szansę, Niemcy będą bez medalu, a całe podium będzie dla Skandynawów. I teraz dla kogo? Roar Ljokelsoy. Wspaniała forma w ostatnich tygodniach. Leci, 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 jeszcze leci. Być może był to skok po Mistrzostwo Świata. Być może. Zobaczymy, co na to Tami Kjuru. Ale w tych warunkach był to skok naprawdę znakomity. 210,5 metra. Oceny 19, 19,5. Prędkość 101,6 tylko, a więc jednak to wydłużenie to tak średnio dało efekt. Bo mielibyśmy jeszcze dalsze skoki. W granicach 220 pewnie. Tutaj bezpiecznie się przecież ląduje na 220 metrach i dalej. I teraz Tami Kjuru. Czy będzie mistrzem świata Tami Kjuru? No to byłoby sensacyjne rozstrzygnięcie, gdyby ten Fin został mistrzem świata. Nie, jednak nie. Nie będzie mistrzem świata. Roar Ljokelsoy zostaje, proszę Państwa, mistrzem świata w lotach narciarskich. To jest pewne i teraz tylko, które miejsce zajmie Tami Kjuru. To jest bardzo ważna informacja, bo nam się teraz kształtuje podium. 191,5 metra skoczył Tami Kjuru, krócej o 4 metry od Szpeta. Czy będzie przed, czy będzie za Niemcem? No, zaraz się przekonamy. Być może Georg Szpet obroni jednak miejsce na podium. Poczekajmy. Nie, nie obronił. Tami Kjuru jest na trzecim miejscu, a więc całe podium dla Skandynawii. Roar Ljokelsoy zostaje mistrzem świata w lotach narciarskich na 2004 rok, a obok niego staną na podium dwaj Finowie, Janne Ahonen i ten, o którym przez lata się mówiło, że jest cieniem Janne Ahonena, Tami Kjuru. Równolatkowie obaj mają po 28 lat. Apoloniusz Steiner z Adamem Małyszem, żeby jeszcze spróbować, żeby jeszcze skakać, że ma szansę być czołowym skoczkiem świata. No, co też się stało. Sezon fantastyczny Roara Ljokelsoya. Trudno będzie pewnie mu znaleźć, wygrać Puchar Świata z Janne Ahonenem, chociaż tu też jeszcze przecież do końca nic nie wiadomo, jeszcze 6 konkursów, ale jest mistrzem świata w lotach narciarskich, wygrał największą narciarską imprezę świata. Jego trenerem klubowym Geir Hjørnsen, ale to jak gdyby jest mniej istotne, bo Mika Kojonkowski zajmuje się tym zawodnikiem. Widzimy planszę z wynikami. Proszę Państwa, mówiłem o 11 miejscu Adama Małysza. Mateusz Rutkowski na miejscu 28.